Cześć kochani, witam was w kolejnym vlogmasie. Wyciszę może telewizor na start, żeby nie hałasował. Przyszła do nas paczka od PLN Lala, także słuchajcie, odpakowujemy. Kacper już tam trochę zagrzebał, bo wie, że tam jest prezent dla niego. Stwierdziłam, że za to, że zrobił mi taki kalendarz, dostanie dresik. Czarny dres, on bardzo lubi tą markę, także sam kupuje sobie i lubi te rzeczy, także mamy dla niego dresik, czarny dres, dół taki dresowy, oczywiście no spodnie dresowe, no bo w końcu to jest dres. Wszystko z nowej kolekcji, bluza taka cała czarna z takimi nadrukami peleny, coś takiego. No to proszę bardzo, bluza, o, uderzyłam się w oko, Jezu. Sznurkiem, akurat idealnie w oko. Dobra, bluza i do tego ma czarną, zwykłą koszulkę. Taki zwykły t-shircik. Tak to wygląda. No i mam też coś dla siebie. Na początek piżamka. Taka ala świąteczna, ale myślę, że ogólnie bardziej zimowa niż świąteczna. Z takim motywem jak, wiecie, szalik i tak dalej. Zobaczcie, na ramionczkach. Fajnie, bo tutaj w tym mieszkaniu jest tak gorąco, że chyba po prostu będę jutro w niej spała. Taka na ramionczkach, warszawska lala. I do tego takie spodenki. Nie wiem, czy nie będą na moją chudą dupkę za duże, ale mam nadzieję, że nie, bo to jest XS, no to powinny być dobre. Okej. I do tego taki woreczek, zobaczcie, do transportu, jak na jakiś wyjazd czy coś, to można sobie wrzucić do woreczka, ściągnąć i jest w środku. Zobaczcie, to mi się mega też podoba. Bluzka. Nie wiem, może dzisiaj sobie ją ubiorę w sumie. Taka bluzka z Kiss w paseczki, w sumie to body. Bardzo ładne, bardzo ładne. Podoba ci się, Kacper? Ładne, nie? Fajne, ja lubię taki motyw paseczek i właśnie cały w ogóle ich nadruk Kiss jest fajny. Do tego mam sukienkę, może ubiorę sobie ją na święta. Taka dość opięta sukienka, zobaczcie, wstanę. Opięta przed kolana, z golfikiem i z tyłu mamy wycięcie na plecy. Ja już mogę nosić wycięcia na plecy, bo po zabiegu wese, po tym złuszczaniu na plecy mam plecy dużo, dużo lepsze. Nie mówię, że w stanie idealnym, no bo znam ludzi, którzy mają idealne plecy, ale są o wiele lepsze niż były. Także teraz, słuchajcie, ja się zbieram, maluję, ubieram, lecimy do IKEA na mini zakupy, a później jedziemy do biura i ogarniamy paczki wowkałowe, ogarniamy wszystko związane z wowką. Może jak znajdę czas, to coś sobie dzisiaj jeszcze nagram, no bo tak naprawdę dzisiaj już jest 20 grudnia, czyli wasz 21 vlogmas. No i co, my się po prostu zbieramy i lecimy. Szukamy produktu, to nam wysłał zdjęcie. O, wystarczyło kliknąć, pokaż. No. Wystarczyło kliknąć na czytnik i znaczy no, po prostu wyszukało produkt. Dostępny w Katowicach, 14 sztuk. Magazyn zewnętrzny. A, czyli tam obok. Czyli tam... Tylko to trzeba kupić? Tylko to mamy kupić? Ale to tutaj kupujemy, czy tam? Wydaje mi się, że to się tu opłaca i tam się odbiera. Ale mamy kupić 4 panele. Okay. O, są świąteczne ciasteczka z cynamonem owsiane. Jesteśmy przy kasie, a Kacper płaci, a odbieramy na drugim magazynie. Płacisz ty, myszko. A, ja płacę? Dobrze. Wychodzimy z pustymi rękami, a pieniądze wydaliśmy. Ale jedziemy odebrać do drugiego magazynu IKEA. Obok to jest, no nie? Tak. Po drugiej stronie ulicy. Mamy zastępczy samochód dzisiaj, bo nasz jest w naprawie wymiany olei. Zobaczcie, jak Kacper ładnie zaparkował. Krzywo. Pierwsze co weszliśmy do samochodu, zapytałam Kacpra, czy ma ten paragon, bo Kacper uwielbia gubić takie rzeczy. Ile rzeczy mu się na przykład zepsuło i miał możliwość jeszcze reklamowania, miał jeszcze gwarancję, no i oczywiście zgubił paragon, przez co no nie mógł oddać. Także na szczęście mamy paragony i jedziemy. Ja w ogóle, słuchajcie, dzisiaj rano wstałam z katarem, z bólem gardła i czułam się taka ogólnie chora. Łyknęłam dużą dawkę witaminy C, witaminy D, imbir z miodem. Mam nadzieję, że będę zdrowa. Wróciliśmy do samochodu, już minęło z 15 minut od złożenia zamówienia. Na magazynie czeka tyle ludzi w kolejce, że nie wiem ile tu spędzimy, ale masakra. Jesteśmy umówieni na 12, a jest 11:20. Nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że mimo wszystko szybko pójdzie. Kacper teraz wyszedł już czekać tam w kolejce, a ja czekam w samochodzie.
Jest, doczekaliśmy się. Lusterka, tak? Tak. Ej, nie wiem, nawet zbagę, znaczy głęboki. Głęboki, no. Inny niż mamy. Dobra, ja wsiadam do auta. Okej, mamy wszystko pozałatwione. Jedziemy teraz na szybkie zakupy do Makro. Musimy kupić mopa, trochę środków czystości, także lecimy. Jesteśmy tacy zdyszani po prostu w całym jeszcze noszeniu. Ja jeszcze będąc w domu w międzyczasie przenosiłam trochę swoich rzeczy, bo mój pokój jest już praktycznie gotowy. Także no, mamy dzisiaj zapiernicz, a potem jedziemy do biura, tak jak mówiłam, dopakowywać paczki. Słuchajcie, dzisiaj tak świeci słońce, jest 17 stopni, a jest 20 grudzień. Masakra, bardzo ciepło mi jest, gorąco w tym płaszczu. Muszę się chyba rozebrać, jak wejdziemy do auta. Zobaczcie, jaki słodki, bardzo mi się podoba. Co ty, Kasper, wybierasz tutaj w Makro? Ja wybieram mopa, ty co wybierasz? Nie ma tych miksów. Ja, co nie ma tych miksów? Kasper znalazł promocję. W przyszłym roku to ty mi robisz kalendarz i mogę odpakowywać. Musisz zacząć nagrywać Vlogmas. Nie, chcecie Vlogmas u Kacura? Chcecie, żebym odpakował? Klaudia mi zrobi kalendarz, co wy na to? Na pewno będziesz miał Lego City. Nie łudź się. Nie będziesz miał tego Lego City, czy jaki no chcesz, Techno. Nie Techno, Technic. Technics. Patrz, nie ma, Minecraft jest, kreatory są. Dobra, lecimy, Kacper, po mopa. Bierzemy, słuchajcie, zestaw też noży i jest przeceniony 499. Ale to jest w ogóle 200. Jeszcze, czy to jest, nie, to jest 500 zł netto. 614 brutto. Z aplikacją Makro. 46 brutto. Spoko i bierzemy, bo się chyba opłaca. Wzięliśmy mopa, bierzemy tego samego, co jest u mnie w domu. Taki płaski i z wiadereczkiem wyciskanym. Idziemy jeszcze, Kacper, po jakieś środki czystości. Jak jesteśmy w Makro, zawsze robimy takie też zakupy, wiecie, praniowe, płynowe i tak dalej. Zakupy udane? Bardzo, no, bardzo udane. Zobaczymy. Udało nam się, no. Udało się. I już wróciliśmy z Makro, jedziemy sobie teraz do naszego biura. Troszkę popracować i wziąć troszkę rzeczy, bo potrzebujemy. Ja mam w ogóle dzisiaj takie uczucie, że jest sobota, autentycznie. Ja nie, przez to, że załatwiamy, ja nie wiem, tak wszystko. Ja właśnie dokładnie, tak jakby trochę późno wstaliśmy, bo wstaliśmy jakoś po dziewiątej, okolicach dziewiątej wstaliśmy. Nie, ja wstałam o ósmej, ty przed dziewiątą. No, ale to jest późno jakoś jak na ostatnie dni, tak o M3. Patrz, jaka ładna M3 stoi. Oj, brzydko. Jak brzydko? Dobra, co? M3 92. I kto wchodzimy zna do biura. Do lajka? Weszłam właśnie do biura i zobaczcie, co przyszło. Przyszła do mnie paczka od Cropa, jakaś świąteczna. Widziałam już u Natalie Beauty na Instagramie, już dostała jakąś świąteczną pakę, także ja też otwieram i zobaczymy, co jest w środku. O Jezu! O Jezu, jaka słodka! Zobaczcie, laseczki na samej górze. Niestety trochę połamane, ale tak czy siak zobaczcie, jak słodko to wygląda. Jest ich masa. Jest ich naprawdę dużo, zobaczcie, tutaj. Oj, te dwie są już połamane niestety. Wesołych świąt. A, okej, okay, tekst piosenki, wesołych świąt. Super. O, mam piękne nauszniki, takie różowe. Idealne na zimę. Dwie pary skarpet, takich świątecznych, z domkiem i z pierniczkiem. Opaska Renifer i do przypięcia na włosy spinki takie z rogami Renifera. Papciuszki piękne, jaki to rozmiar. 38-39, także będą dla mnie idealne, super, piękne. A tutaj jakiś specjał na dole. Ha! Różowa pantera, piżama do spania. O ja cię, tam chyba mojej Wiktorii. Bo Wiktoria lubi takie do spania kombinezony, także myślę, że się ucieszy z takiej panterki z ogonem. Dziękuję, Krop. Unboxing moich paczek zrobiłam, a teraz zabieram się za pakowanie paczek dla was od Wowka. Muszę sobie zrobić porządek, wziąć rzeczy, które są tutaj niepotrzebne na dole i biorę się za pakowanie. Paczki spakowane, ale korzystając z chwili, że mam w ręce akurat różowego iPhone'a 6S Plusa z case'em donatowym. Zobaczcie, jak on ładnie wygląda na tym telefonie. No i oczywiście mamy tapetę, która jest pasująca do tyłu. Trochę tutaj w aparacie prześwietla, ale tak wygląda ten zestawik. Czas na 15 minut przerwy. Lecimy sobie na kawkę albo herbatkę i później lecimy z powrotem na sklepy. Jeszcze czeka nas trochę zakupów, także lecimy. I
jesteśmy już po herbatce, kacer po kawce, po ciasteczku. Było bardzo smacznie. Tak, kacer bez ciasteczka, bo kacer jest ładnie na diecie się trzyma. I słuchajcie, stwierdziłam, że jednak w tym vlogmasie już nie będę pokazywała wam całych zakupów, bo zajęłyby zbyt długo i po prostu ten vlog byłby zdecydowanie za długi. Także po prostu w jutrzejszym vlogmasie będziecie mogli zobaczyć dzisiejsze zakupy, no i ciut jutrzejszego dnia. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia jutro. Buziaki!